zero waste i z czego ja nie zrezygnuję. Przynajmniej nie tak łatwo. Witajcie w filmie, który właściwie jest przeciwieństwem tego ostatniego filmu. To znaczy, nie będę mówiła o zero waste na co dzień, tylko o tym, co u mnie nie jest, powiedzmy, takie bardzo ekologiczne albo bardzo minimalizujące plastik, a i tak to robię. Kremy SPF. I tu na wstępie Wam powiem, że jest pełno świetnych opinii na temat oleju z malin, oleju malinowego jako SPF. I proszę, nie słuchajcie tego. Olej malinowy to nie jest jakby SPF. To jest surowiec kosmetyczny, który rzeczywiście ma jakieś, powiedzmy, pośrednie funkcje SPF-u, jakiś tam SPF, ale nie jest on w ogóle nawet stabilny w tym kosmetyku, surowcu kosmetycznym. Więc smarując się takim olejem, wcale nie chronimy naszej skóry. I proszę Was, szczególnie w wakacje, nie róbcie tego. Ja, kupując krem SPF, bo używam kremu SPF i na twarz, i na całe ciało, kieruję się kilkoma rzeczami, ale nie jest to taki stricte zero waste. Staram się wybierać jednak kosmetyki, które są bardziej naturalne, powiedzmy, mają bardziej naturalne składy, w cudzysłowie, bo ta naturalność u każdego może być trochę inaczej rozumiana. Ale jednak staram się wybierać na przykład produkty certyfikowane, produkty, które jakoś, załóżmy, mniej zagrażają środowisku, ale jednak są w plastiku. Praktycznie każdy SPF, który posiadałam i posiadam, jest w plastikowym opakowaniu. I nijak to się ma do zero waste, ale to jest znowu jakby nasza skóra, to też nasze zdrowie, więc dbajmy o nią. I w zeszłym roku miałam krem z Alfanowa i to był krem, który kupiłam na Panda Wanda. I powiem Wam, używałam go do całego ciała i do twarzy i jeżeli chodzi o twarz, to jakoś szczególnie nie lubiłam na nim nosić makijażu. To znaczy, makijaż się jakoś nieszczególnie rolował, ale jednak to nie był krem SPF przystosowany do właśnie, tak mi się wydaje, noszenia makijażu, ale był ogólnie okej. I jeżeli chodzi o wakacje, to i tak mało się maluje, więc był okej. Ale to, co mi się spodobało w tej marce, to to, że procent ze sprzedaży produktów idzie na pomoc rafom koralowym, więc jakby jest tutaj jednak marka, która jakąś tam odpowiedzialność środowiskową na siebie bierze. A teraz używam kosmetyków z Zenimeni i to jest marka już nasza, polska, dosyć nowa, młoda marka, bym tak powiedziała. I po pozytywnych recenzjach kupiłam sobie krem z filtrem do twarzy i tak mi się spodobał, że kupiłam również do całego ciała taką mgiełkę. I powiem Wam, że ta mgiełka średnio, to znaczy sama jakby konsystencja mgiełki mi się nie podoba jednak, więc następnym razem kupię sobie po prostu krem czy tam balsam. Tak, sam krem do twarzy jest naprawdę bardzo fajny i noszę pod niego, pod nim, na nim. I noszę na nim makijaż i nic się złego nie dzieje. Oczywiście po jakimś czasie buzia mi się świeci, ale come on, jest tak ciepło, że nawet teraz mi się świeci buzia, a przed chwilą po prostu nałożyłam tapetę. Tak więc wszystko z głową, ekologia z głową i nie rezygnujcie z ochrony przeciwsłonecznej. Kolejna rzecz, z której nie zrezygnuję, ale jednocześnie jest to coś, do czego zaczęłam dążyć, starając się żyć bardziej świadomie ekologicznie. To zamienniki mięsa. I znajdują się w tym zestawieniu, bo po pierwsze, są w plastiku praktycznie zawsze. Po drugie, sami też jakby ciężko jest nam wytworzyć, powiedzmy, takie tofu własnoręcznie, jakby łatwiej jest po prostu je kupić sobie w sklepie i tyle. Ale nie zrezygnuję z nich, bo wiem, że dieta, która jest uboższa w mięso albo w ogóle bezmięsna, jest lepsza dla środowiska. I mimo że teraz jakby trochę krzywdzę środowisko, kupując coś w plastiku, to wiem, że na dłuższą metę, przynajmniej tak mi się wydaje, na dłuższą metę wolę kupić to tofu w plastiku, a ograniczyć spożycie mięsa. Bo na przykład produkcja 1 kg wołowiny to aż 60 kg dwutlenku węgla do środowiska. I jest to potężna ilość, tak dla porównania, ryby, kilogram ryb to jakieś 3 kg CO2 do środowiska. I chodzi tu o emisję tego CO2 w całym procesie powstawania tych produktów, to znaczy przez hodowlę, przez łańcuchy dostaw i tak dalej.
Znalazłam też taki fajny wykres na temat carbon footprint, czyli właśnie śladu dwutlenku węgla, który emituje, powiedzmy, różna dieta. I na przykład miłośnicy mięsa mają najwyższy właśnie ten carbon footprint w porównaniu do innych diet. No i tak jak można było się spodziewać, dieta wegańska i wegetariańska tutaj jakby jest na samym dole, albo na samym końcu raczej. Gadżety kuchenne, technologiczne i generalnie elektronika. Przyznam Wam się, że jestem gadżeciarą. Już wspominałam o tym, tworząc filmy o gadżetach, ale teraz chodzi mi o gadżety elektroniczne i generalnie, powiedzmy, nie tylko gadżety, ale również ogólnie takie technologiczne, elektroniczne przedmioty. Wydaje się, że technologia w ogóle nie może iść w parze z ekologią, ale ja uważam, że właśnie powinna iść i idzie i powoli do tego zmierzamy. Ekologiczne życie to wydaje się, wiecie, takie totalne życie z naturą, a ja na przykład uwielbiam łączyć moją ekologię i ekologiczne pasje z pasjami, które wiążą się z technologią. No więc posiadam w moim domu wiele przyrządów elektronicznych, wiele udogodnień elektronicznych, które jednak zawsze są wybierane po pierwsze, takie, powiedzmy, z może nie najwyższej półki, ale ze średnio wyższej półki. Po drugie, dbamy o nasze urządzenia. Po trzecie, wciąż stawiamy na to, żeby w jednym urządzeniu, a raczej żeby jedno urządzenie mogło zastąpić kilka innych, żeby tych przedmiotów rzeczywiście nie było za dużo. I bardzo mnie cieszy fakt, że Unia Europejska kilka lat temu zaczęła się jakby brać za wszystkich technologicznych producentów, którzy tworzą m.in. AGD i RTV. I od tego roku wprowadzane jest tak zwane prawo do naprawy, czyli mamy prawo do tego, żeby naprawiać nasze sprzęty. I weszła m.in. ustawa, która ma zapewnić dostęp do części zamiennych różnych produktów AGD-RTV 7 do 10 lat po zakończeniu produkcji w ogóle tej maszyny. Więc to jest naprawdę bardzo długo i bardzo się z tego cieszę, bo ostatnio na przykład moja mama musiała wymieniać telewizor, który kupiła tydzień wcześniej, ponieważ był już za stary, za długo stał w sklepie i musiała kupić nowy z tego roku. Części zamienne mają być bardziej dostępne, bardziej powszechne oraz te części, które rzeczywiście sami moglibyśmy bardzo łatwo wymienić, mają być w ogóle jakby dostępne na wyciągnięcie ręki. I ciekawa jestem, jak to będzie się sprawdzało dalej i w którą stronę to będzie właśnie szło. Jedyne, co mi się nie podoba, to telefony. Bo razem z tą ustawą miała wejść ustawa o tym, żebyśmy mogli je otwierać, na przykład do wymiany baterii i żeby właśnie te telefony służyły dłużej, ale nie weszło, więc dalej mogą nam zamknąć telefon na amen i nawet jak bateria nam się zepsuje, to już po telefonie. Więc kroki w dobrą stronę są, ale wciąż jest ich jeszcze mało. Jak już wspominamy o naprawach, to też chcę Was właśnie na te naprawy uczulić i nawet jeżeli chodzi o te starsze sprzęty, które powiedzmy już nie wchodzą, nie zostały wyprodukowane teraz przy tej ustawie, po tej ustawie, tak starajmy się naprawiać nasze zużyte sprzęty, albo takie, wiecie, jakby zużyte nie do końca. Ja mam to szczęście, że mój Mikołaj ma wykształcenie mechatroniczne i on nam rozbiera i naprawia pełno sprzętów, na przykład żelazko, na przykład suszarkę, czy ostatnio nawet taką lampkę świecącą do roweru, gdzie myślę, że powiedzmy przeciętny konsument jej by nie naprawił, a zepsuła się tylko bateria. A wiecie dlaczego? Ponieważ bateria jest jakby przyspawana do środka, a nie ma tam takiej zwykłej, załóżmy okrągłej baterii, więc jakby trzeba troszkę tam pokombinować, ale lampka działa i wcale nie musiała iść na śmietnik i ratujemy plastik i środowisko. Tak ma być, tak powinno być. A co u Was nie jest do końca zero waste'owe, ale z tego nie zrezygnujecie? Dajcie mi znać, czy ten odcinek Wam się podobał. I dajcie mi znać, czy lubicie odcinki, w których opowiadam też trochę o badaniach naukowych i różnych ciekawostkach. Oczywiście przeplatanych z tym, co zwykle mówię. Bo staram się jednak przemycać tą edukacyjną treść teraz w większości odcinków, a nie tylko w niektórych. No i standardowo, jeśli ten odcinek Wam się podobał, to możecie zostawić lajka, możecie napisać komentarz na dole, zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek. Ile tego, co? I do zobaczenia. Na razie.